Siemanko, Liska, z tej strony Metsu i witam was w skrócie piątkowej transmisji na żywo, w trakcie której przebudowaliśmy HRTBSC. Już w czwartym sezonie nasz skład był bliski ideału, naprawdę nie wymagał wielu wzmocnień, a pieniędzy no mieliśmy naprawdę sporo, 215 milionów. Za to można było poczynić ciekawe wzmocnienia. W turnieju przedsezonowym, jak widzimy, drugie miejsce w fazie grupowej, porażka w półfinale i ostatecznie Juventus wygrywa ten turniej. W budżecie mamy 110 milionów, bo przedłużyłem kilka kontraktów, więc też trochę pieniędzy się pozbyłem. Na start potrzebowaliśmy środkowego obrońcy i Presnel Kimpembe zwyciężył w ankiecie, kupiony za 100 milionów z FC Barcelony. Potrzebowaliśmy jeszcze jakiegoś ciekawego napastnika i w ankiecie triumfował Richarlison, kupiony za 90 milionów z Evertonu. Dobra cena, myślę, w stosunku do jakości tego piłkarza. I jak widzimy, Krzysztof Piątek wylądował na początku sezonu na ławce rezerwowych. Wygryzł go Richarlisona, naszym pierwszym rywalem w Bundeslidze. Był Bayer Leverkusen. No i widzimy tutaj, Hertha miała chrapkę na zwycięstwo. Bardzo dobra zespołowa akcja. Sytuacja Kuni 1-0. Idealnie Brazylijczyk to wykończył w polu karnym. No i Hertha prowadził od 58 minuty. Musieliśmy dokonać zmian, żeby też wprowadzić trochę ożywienia i wygraliśmy ostatecznie to spotkanie 1-0. Więc okej, wynik. No i tutaj pokażę wam oczywiście mecze z Bayernem, no i derby Berlina jako takie mecze ważniejsze. Z Bayernem w pierwszym spotkaniu remisujemy 1-1, marnując rzut karny, więc to na pewno nie było idealne spotkanie. Napoli, Real Sociedad i Midtjylland to są nasi rywale w fazie grupowej Ligi Mistrzów. No i tutaj widzimy Diaz do Barcelony, to jest najgłośniejszy transfer, drugi to Kimpembe, a trzeci to Richarlison, więc byliśmy dość mocnym graczem na rynku transferowym. Dwa z trzech najgłośniejszych transferów to robi wrażenie. I oby ci piłkarze dobrze wprowadzili się do naszego zespołu i czas na pierwszy mecz z Midtjylland. Gramy na wyjeździe i wygrywamy 3-2 z Duńczykami, łatwo nie było, ale ostatecznie triumfujemy. Czas teraz na mecz z Napoli, gramy przed własną publicznością, Olympiastadion w Berlinie i porażka 1-3. No nie, to nam może pokrzyżować plany. No i czas na derby Berlina. Union wrócił do Bundesligi i zobaczmy, jak sobie poradzi. Przegrywają 1-3 i to jest wynik, który mnie satysfakcjonuje. No i teraz czas na Ligę Mistrzów i mecz z Realem Sociedad. Tym razem musimy wygrać, nie mamy innego wyjścia. Wygrywamy na szczęście 4-0. Do tego Oyarzabal doznał kontuzji. No i czas na drugie spotkanie, tym razem przed własną publicznością. I w tym spotkaniu pada wynik 1-1. Więc powiedzmy, to jest zawód, bo jednak w pierwszym spotkaniu zdecydowanie wygraliśmy, a po 10 kolejkach mamy aż 7 punktów straty do Bayernu, który jest zdecydowanym liderem. 9 zwycięstw, 1 remis w 10 kolejkach. To robi wrażenie, tylko z nami stracili punkty. No jeśli będziemy tak grać, to o mistrzostwie możemy zapomnieć. Mimo iż podstawowy skład mamy wręcz wybitny, a ławka też dobrze wygląda. No i drugi mecz z Midtjylland. Tutaj nie możemy sobie pozwolić na stratę jakichkolwiek punktów, wygrywamy 2-1. Cenne zwycięstwo, chociaż było to zacięte spotkanie i ostatnie spotkanie. Gramy o pierwsze miejsce z Napoli i wygrywamy 4-0. To był pokaz siły Herty BSC. Bardzo podobało mi się to spotkanie i mamy pierwsze miejsce w grupie. Mimo iż sromotnie w pierwszym meczu przegraliśmy z Napoli, to w rewanżu byliśmy o klasę lepsi. I wylosowaliśmy AS Monaco, więc jest to naprawdę dobre losowanie. No a nasz rywal wylosował Liverpool, znaczy nasz rywal z fazy grupowej. No i tutaj Bayern, tym razem mecz wyjazdowy i wygrana 4-1. Cóż to jest za moc, cóż to jest za walec. Ależ zbudowaliśmy Hertę. No i nasza przygoda w DFB Pokal, najpierw ograne Schalke, potem Greuther Fürth. A w ćwierćfinale pokonał nas RB Lipsk. No i znowu żegnamy się na tym etapie rozgrywek. Tutaj Pogba wraca do Juventusu, Firmino przechodzi do Interu, a Galeno przechodzi do Walencji. Dość interesujące okienko transferowe, no ten Galeno to był na pewno taki niespodziewany transfer, ale dość efektowny. No i po 20 kolejkach zbliżamy się do Bayernu na zaledwie 1 punkt. Widzieliście, jak dobrze spisywaliśmy się w bezpośrednich starciach. 4-6 możliwych punktów z Bayernem zdobyliśmy. I ta pozycja wyjściowa jest całkiem przyzwoita, do końca zostało jeszcze 14 kolejek, wiele może się zdarzyć. Ale jeśli utrzymamy dobrą formę, to możemy na spokojnie powalczyć o mistrzostwo. No i czas na pierwszy mecz z Monaco. Gramy na wyjeździe. Przydałoby się jakaś zaliczka i jest 1-0, skromnie bo skromnie, ale wygrywamy w księstwie po bramce Malena. No i teraz przed własną publiką nie możemy się skompromitować i remisujemy 2-2, to jest zwycięski remis.
dzięki któremu awansujemy do ćwierćfinału. Tutaj możecie zobaczyć pozostałe wyniki. Napoli też awansuje, a my trafiamy na RB Lipsk, więc wewnątrz niemieckie starcie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz jest rozgrywany w Lipsku. Z tą drużyną odpadliśmy w Pucharze Niemiec, ale tutaj zdecydowanie wygrywamy 3-0. Solomon zagrał na kosmicznym poziomie. No i rewanż przed własną publiką powinien być już tylko formalnością, a i tak zwyciężamy 3-1. Tym razem koncert Malena i hat-trick. No i tutaj widzimy wyniki ćwierćfinałów. I w półfinale czeka na nas Barcelona. No i to nie jest dobre wspomnienie, przynajmniej jeśli chodzi o sezon trzeci z tą drużyną. Po 30 kolejkach jeden punkt przewagi nad Bayernem, bardzo skromnie. A jeszcze zostaje nam m.in. mecz z Borussią Dortmund i derby Berlina, więc na pewno łatwo nie będzie, chociaż Union jest outsiderem, jeśli chodzi o ligową tabelę. Zobaczmy tutaj podstawowy skład, który z tygodnia na tydzień wygląda coraz to lepiej. Piątek 80 overalla, 88 overalla. No taki overall musi robić wrażenie. No i czas na derby Berlina, tym razem przed własną publiką. Kompromitujemy się, przegrywając 2-3. Podobno mecze derbowe rządzą się swoimi prawami, ale żeby było aż tak źle? No i czas na spotkanie z Barceloną, jak widzieliście. Po meczu z Unionem nasza forma nie jest najlepsza i przegrywamy u siebie 1-2. Bardzo ciężko będzie odrobić straty w meczu rewanżowym, jeśli będziemy prezentować tak żenującą formę. I jedziemy na Camp Nou, pełni nadziei, ale wracamy z bagażem 3 bramek i odpadamy z Ligi Mistrzów na etapie półfinału. A kto zagra w finale? Real Madryt z Barceloną, El Clasico. Zapowiada się naprawdę interesujące starcie 25 maja. Po 33 kolejkach nadal mamy jeden punkt przewagi nad Bayernem. Zostaje nam naprawdę niełatwe spotkanie z Borussią Dortmund. Tutaj nie możemy pozwolić sobie na stratę punktów. Zacznijmy szybką symulację i zobaczmy, co się stanie w tym spotkaniu. Pewnie wygrywamy 4-0, tak jest! Nie daliśmy sobie wyrwać tym razem mistrzostwa na ostatniej prostej. I Bayern jeszcze do tego stracił punkty. Więc z 3 punktami przewagi triumfujemy w Bundeslidze. No nareszcie w 4. sezonie Hertha zwyciężyła na krajowym podwórku. No i dzięki temu akurat przygodę Hertą możemy zakończyć. Więc na następnym live będzie zupełnie inna drużyna. A tutaj widzimy Griezmann, Cuisance, najwięcej bramek. Barco, Guendouzi, Cuisance, Cunha, najwięcej asyst. A najwięcej czystych kąt, Maignan. Z takim bramkarzem można w Bundeslidze góry przenosić. Nasz podstawowy skład wygląda niezwykle okazale. No jeśli ktoś tutaj ma 88 overalla i jest najgorszy w podstawowym składzie, to tylko świadczy o tym, jak potężna jest to jedenastka. No i zobaczmy występy. Najwięcej Maignan, Guendouzi, Locatelli, Solomon i Cunha po 54 spotkania. Patrzymy na bramki. Króluje Solomon, drugie miejsce Malena, a na trzecim Cunha. Piątek tym razem, 4. Najwięcej asyst Cunha, drugi Barco, a trzeci Solomon. No i to już widzieliśmy, Freiburg i Greuther Fürth wracają do Bundesligi, Bochum zagra w barażach. No i czas pokazać te baraże, Kolonia je wygrała dobrze. Moja ulubiona drużyna się utrzymała, DFB Pokal wygrywa RB Lipsk, więc przynajmniej przegraliśmy ze zwycięzcą. Super Puchar Europy trafia w ręce Realu Madryt, spokojnie ograli Real Sociedad. Liga Europy dla Milanu, zwycięstwo z Marsylią 2-0 i w Lidze Mistrzów triumfuje Barcelona, więc ponownie przegraliśmy ze zwycięzcą. Niech to będzie jakieś pocieszenie. Ocena menadżera na sam koniec 80. Niektóre cele udało się zrealizować, niektóre niestety nie, ale czasem tak w życiu bywa. No i tutaj jeszcze tak bonusowo pokażę Wam Mistrzostwa Europy, które odbyły się już sezon później. No ale to było w pierwszych dniach, więc mogę to na spokojnie zaprezentować. Polski niestety tutaj zabrakło. Widzimy wyniki ćwierćfinału, półfinału i triumfuje Francja, pokonując 2-1 Niemców. No i jeszcze Copa America, bo dlaczego nie, czy tam Puchar Ameryki Południowej. No bo tutaj też były te rozgrywki, więc warto je zaprezentować jako taki mały bonus na koniec tego odcinka. Ćwierćfinały, tak prezentowały się w półfinałach, triumfuje Brazylia i Urugwaj. W meczu o 3. miejsce Meksyk pokonuje Argentynę, a w finale Brazylia-Urugwaj. No i Brazylia jest najlepszą drużyną na południowoamerykańskim kontynencie. A jeśli chodzi o przygodę Hertą, to by było na tyle. Rozegraliśmy tą drużyną 4 sezony i myślę, że tyle wystarczy, bo co za dużo to niezdrowo. Triumfowaliśmy w rozgrywkach Bundesligi. Niestety nie udało się wygrać w Lidze Mistrzów, ale nie każdą drużyną można wygrywać w Champions League. Jak widać, Hertha może wygrywać w Bundeslidze, ale przynajmniej w tej przebudowie triumf w Lidze Mistrzów jej nie grozi. A jeśli chodzi o ten materiał, to byłoby na tyle.
Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, jak i wszystkich live'ów oraz skrótów transmisji na żywo z przygody Hertha Berlin. Trzymajcie się i oczywiście zapraszam w środę o godzinie 14 na ankiecie. Wybierzcie klub, którym pobawimy się już na najbliższym live'ie. Mam nadzieję, że będzie to z Waszej strony dobry wybór i że będziemy się świetnie bawić na live'ie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach.